Orient Star. Bardziej prestiżowa i ekskluzywna marka firmy Orient. Do tego model, który dzisiaj prezentujemy, jest wyjątkowo atrakcyjny. Tak wizualnie, jak i pod względem detalów wykonania i użytecznych komplikacji. Tutaj mamy rezerwę chodu oraz wskazanie w drugiej dowolnie wybranej strefie czasowej, czyli komplikacje, z których tak naprawdę korzystamy na co dzień. Zegarek ma także bardzo uniwersalny rozmiar oraz wygodny kształt koperty. 41,5 mm i takie wyprofilowanie, że ten przecież dość masywny zegarek będzie się naprawdę bardzo wygodnie nosił i całkiem dobrze wyglądał nawet na bardziej skromnych nadgarstkach. Piękna, smoliście czarna i silnie połyskująca tarcza z pionowymi proszkami, które mi osobiście przywodzą na myśl jakiś pokład ekskluzywnego jachtu. Czerwone akcenty, z pietyzmem wykończone i nałożone indeksy, świetnie wykonane wskazówki z masą luminescencyjną. Koperta także na najwyższym poziomie. Precyzyjnie poprowadzone szlify. Krawędzie pomiędzy płaszczyznami różnie wykończonymi, bardzo ostre. Tak naprawdę zupełnie nie ma się do czego przyczepić. Koperta wykonana naprawdę wzorowo. No, tak jak ta Orient Stara przystało. Można by rzec, czego chcieć więcej od codziennego towarzysza. Jeśli ktoś nie szuka czasomierza w wyższych przedziałach cenowych, to moim zdaniem nic więcej nie trzeba chcieć. Ten zegarek jest naprawdę świetny. Wodoodporność na poziomie 100 metrów, szafirowe szkło ze skuteczną, a niewidoczną powłoką antyrefleksyjną, doskonały wygląd bez żadnych przegięć, bez stylistycznych udziwnień, porządna bransoleta, oczywiście z pełnych ogniw, z pełnymi zakończeniami, z zapięciem zwalnianym przyciskami. A w razie potrzeby na pewno nie gorszy wygląd na dobrze dobranym pasku. Jedynie od spodu, przez szkiełko w deklu, wolałbym widzieć troszkę lepiej wykończony mechanizm. Da się, a w tej cenie nawet powinno się to zrobić. Nie to, że jest źle. Sam mechanizm ma odpowiednie parametry. Stabilną, dokładną pracę, orientową, legendarną wręcz wytrzymałość zapewne, stop sekundę, możliwość dokręcania, ładnie zdobiony rotor z pasami genewskimi, naniesionym logo firmy, perełkowane powierzchnie widocznych płyt i mostków, ale zupełnie nie zadbano o krawędzie płyt. Można je było dopieścić, szczególnie przy tak świetnie wykończonej kopercie i wręcz genialnej tarczy. Niepotrzebnie odpuszczono ten detal mechanizmu. Ale to nie zmienia faktu, że w swojej kategorii cenowej jest to cały czas jeden z najbardziej atrakcyjnych zegarków. Można go bez wahania i śmiało polecić. Moim zdaniem ciężko będzie znaleźć wśród japońskiej, a szczególnie szwajcarskiej konkurencji czasomierz, który jest tak świetnie wykonany, tak doskonale się prezentuje, jest tak fajnym projektem. Naprawdę no, wygląd jest wręcz na żywo imponujący. A przy okazji cena 5000 zł nie wydaje się być w tym wypadku wygórowaną. Jest to jeden z moich faworytów. Szczerze polecam, dziękuję i pozdrawiam.